Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ucek, witam was w Heroes of Might and Magic 5. Scenariusz oczywiście opór, moi drodzy. Lecimy. Tu ma gilda chyba można zrobić. Czekamy. Lodowy promień, to będzie wzmocniony lodowy promień. Sinitaro udało nam się w ostatnim odcinku pokonać. Trochę na początku nas zaatakował, potem my żeśmy... Oczywiście, tydzień medytacji, podwójny przyrost... many. Wszystko w kupie? Tak jest. Jeszcze ma gilda, powinien zrobić... Nie, nie zrobię, bo tu po dwa potrzeba. To kupię. To jest też dobre. Bo to będzie mniej potem czwartą tą zdolność możemy mieć. Nie no, to jest lepsze od butów wieży świata jednak. Nie no, to jest za dobre. No dobra, no to trochę się sprułem i chyba sobie wczytam to. Bo to nie jest, nie ma sensu tego kupywać. Zrobię to jeszcze raz. I niech tak będzie. Teraz sobie trochę exploringu zrobimy. Kupię jeszcze jakiegoś zbieracza tutaj. Rwana, będziesz bardzo dobrą zbieraczką. Pójdź tam. No i okej. Zakończmy sobie turę. Szukamy kryszteksów. Tu może być, bo tu jest taka ścieżka jakaś dziwna, więc trzeba zobaczyć. Mam nadzieję, że stąd nie wyjdzie Rutger, żeby mnie zaatakować, bo się też tego trochę obawiam. Dwa do ataku. Trochę dziwny ten tutaj biom jego, bo tutaj nic nie ma w sumie. Tu jest jakaś kopalnia. Ruda. Tańczy jak szalona. Dobra. Przejdźmy sobie tu. Ja trochę łażę bez celu teraz, tak zauważyłem. Tu nic nie ma. Kolejna arena. To tu weźmiemy obronę. Irwana. Drewno. Tu już więcej nic nie ma. To weźmiemy tą arenę i spierdzielamy stąd. Tu co można kupić? Tu bohatera zrobił, Vaishan. Dobra, ale to później. Może budować ten zamek by też trzeba było jeszcze. Tutaj mamy wszystko już chyba. Nie mamy ich. Nie będę tu rozbudowywał, bo nie mam czego. Z czego na razie? Dwa do obrony weźmiemy teraz. I pójdziemy sobie do góry. Logistykę wziąłem. Chyba nie, kochani. Wziąłem ekspercką logistykę mam. Dobra, jeszcze pójdź tutaj, moja droga. Dobra, odkryj jeszcze tu, co ma, co tu jest. Tu potrzeba dwa kryszteksa, więc sobie wymienimy za 7. 14. No to już mi prędzej jest bliskie sercu. Co jest na trzecim? Krąg zimy. Nie wzmocniony krąg zimy przynajmniej. To jest już spoko. Mamy fajne czary już tak w sumie. Jeszcze implozja by się mogła trafić tam na późniejszych etapach. Wzmocniona implozja będzie fajnie działać. Dobra, tutaj już nic nie zrobię na razie. Czekamy do końca tego. A, miałem tam iść rwaną. Dobra, trochę zgałganiłem. Teraz się trochę pociupciamy na chwilę obecną. O, siarka, świetnie. Tutaj coś jest. Rtęć. Grupa was. Tu mam wszystko kupione w sumie, dobra. Kawalerzysty.
bez jaj, no. No i sobie podejdą, szczel mu w ryj. A jaka starożytna mała strzałka. No a my samymi tych kostuchy to samymi czarami możemy wybić. Bo to jest wyjście na powierzchnię, sobie trochę chyba zgałganiłem, bo odblokowałem przejście. Oczywiście ich zatruć nie możemy. Wait. 400. O, jeszcze pasywa zadziałała, świetnie. Tego to smokiem już dojedziemy, tylko musimy uważać, żeby nam palcem tego nie... tego palca nie użyjecie jakiego. Sześciu. Do przyjęcia. A ekspy się przydadzą, bo może wpadnie następny level. O, nie wpadł. O, tu smoki są jeszcze. Dobra, to już sobie pójdziemy tutaj. Tak, tak. Dobra, wracamy do zamku. 4 dni, to trochę dużo. Kawaleria gdzie stoi, szatana. Dobra, to ty tu stój na razie. O, właśnie tak myślałem, że on będzie się zachowa. Wykup wszystko. Pędź tu. Coś blokuje ci drogę, powiadasz. Wystrzmaty blokuje ci drogę. Ty zy 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 zy. Ty zy 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 zy. Nie mam tego portala i nie będę miał go, bo jeszcze nie mam nawet czwartego poziomu. Jeśli chodzi o... Magilda. Teraz pójdziemy na powierzchnię, pójdziemy te anioły tutaj sklepać na mordę ich. Kawalerów sklepiemy, żeby Vaishan mógł przejść. No come on! No dlaczego? Wait, wait. Wait. Szczele. Wait. Starożytna strzałka. Smoczek dopełniasz. No i co w tym trudnego, panie komputerze? No proszę. Come on. Tylko nie mu... Szlak mnie trafi zaraz. Będę 50 razy taką samą bitwę robił. Nawet do ciebie podlecę, albo nie. I co jest tu trudnego? Żeby komputer zdefendował albo zwaitował. To wezmę na razie, bo chcę mieć już... Dobra, Vaishan. Trzeba było 3 potrzebuje pewnie. No to z każdym wzrostem jest coraz więcej. Więc tak, 1. 2, 3. To jest 4. I co jest w 4? Dobrze, łańcuch wysk... Nie, wolałbym grat meteorów raczej.
To jest takie sobie. Dobra, wykup wszystko. Wajszan. Podwójny przyrost, to już trochę robi, dobra. To nie. To jest jeszcze. No to takie też sobie już. Tydzień zmian. Dobra, dowiezie mi to najwyżej. Bo czekać turę następną to jest trochę strata ruchów. No i zobaczmy, co będzie na powierzchni. Rutgera dojedziemy, frajera. Zaraz zobaczymy, co on ma jeszcze. Mrowie to jest... koło 200. Setki to 500. Horda około 50. No to boli, bo ma za dobrą armię, ja nie mam takiej dobrej armii. 13 aniołów. No to będzie bolał ten Rutger. Na razie póki co nie. Jakaś kula ognia przez głupi ryj. No morale dostał, niedobrze. Ale tu smoki powinny zadziałać. No i pięknie. Pojemy poziom. Nie ma. Dobra, jestem na dole gdzieś. O. Ty, mój przyjacielu, pójdziesz za mną. Mam nadzieję, że mi nie wyjedzie na pysk od razu. No jest pan Rutger. Dobra, wiecie co? My się cofniemy chyba. Chyba, że będzie wszedł w naszą stronę. Czy on po prostu jest tak zeskryptowany? No chyba, kurwa, nie. Złapał mnie. O kuźwa. Czternaście wiedzy. O kurwa. To się wpierdol. No, kulownia, zdecydowanie tam tych chujków.
A ten kusznik mi wyjebie. O chuj. Ale bucha będzie bola. Ale boli dupsko. Ile ja many? Ja mogę to czarami spróbować. 75. Hejs tam rzucił. A my go trochę znerfimy, misia. 32. Ja pierdolę. 600 chłopów. Kurwa, kiedy ja to zbiję? Siedemdziesięciu pięciu chłopów idzie. Z samymi chłopami to wy... Nie, to nie ma sensu. Musimy cofnąć. Musimy cofnąć ruch. Bo to nie ma sensu. Myślę cofnąć ruch, bo widzę, że rudy kurwa się spasł. Tak mnie złapał. Kurwa. No nic, no to wracamy do podziemi. Idziemy tutaj. No nie, wracamy do zamku w sumie. Nie no, trzeba pójść tutaj, albo tu. Idziemy górą może. Tutaj zobaczyć. Bo tam nie mam co szukać nawet. To jest pogrom. On mnie w podziemiach nie zaatakuje. Ale jeśli chcę z nim wygrać, to muszę... budować to. Ja nie mam kryszteksów. Dobra, typu ty już nie przejdziesz, dobra. Trzeba dismisować tych bohaterki, bo one mi są, nie są potrzebne w ogóle. No, to już jest trudniejsze, trzeba powiedzieć. Nie trudniejsze do zrobienia, ale... ja jestem dobrej myśli, że uda się... to zrobić... jakoś sprawnie. Dobra. Trzeba trochę hydry nawalić. Trzeba z dwóch zamków brać ten. Z dwóch zamków brać tę armię i będziemy próbować. Uduj to. Niech będzie. A sobie te smoki w sklepie. Bo mi nie zaatakuje w podziemi. Nie widzę, żeby ktoś się zwinnie ruszał. Te smoki akurat są tępe i słabe. No kula ognia w dwóch nie wejdzie. To nawet nie mam co tracić 20 punktów many na nich.
Kuźwa, nie dojdę. Głaz mnie zablokował. To trochę głupia ta bitwa teraz wynikła. Czemna strata. No dawaj, był tutaj w pierdol. Dobra, no i koniec. Trochę jeźdźców, trochę zabójców. Czy to jest mi potrzebne? Tak, i teraz będziemy mieli to. Nic zniewolenia. To jest takie... takie sobie, ale... lepiej to mieć niż nie mieć. Pierścień Sarizusa. Ten pierścionek to trochę odmienia losy. Dobra, tak jeszcze tydzień poczekamy. Zaczniemy sobie dowozić jednostki. Ale te kunie. Dzieweczki. Laseczki. Tutaj kunie. Łucznicy. To jest chyba przejście do mojego biomu w sumie, tam startowego. Wam nie chcę się bić jakoś. Dobrze, tu idę, bo chciałbym te... No nie stać mi na kryszteksy. Nie ma kryszteksów na tej mapie. Może tu będzie kopalnia. Trzeba je kryszteksów i to tak trymiga. Jest. W sumie nie, nie mam za co wziąć. No Jezu. No, mam pierścień Sarizusa, połowa kosztu czarów. O, jeszcze mu przygrzmoci. Pudło. Ale tu pudła nie będzie. Jeszcze raz pasywa. Macioro. Tak jest. Pokonane. Trochę ciupciania, ale ten efekt będzie zadowalający. To kupimy. W końcu będziemy mieli łańcuchy i to się będzie kumulować jeszcze w zamku. Kupimy to. W końcu będę mógł smoki w tamtym zamku zrobić. Zabij tylko bez teraz takich zabaw jak wcześniej. Klausik. Niczego nie prezentujący Klaus. Talent magiczny. Proste bitewki, ale zawsze ten poziom będzie wyżej. Dobra, teraz zbieramy na... szkoda, że nie może Rutger. Klaus. Tu jest Rutger. Oho. Dobra, to już będzie problem.
Spierdalamy to czym prędzej. O, zaczął. Tworzenie bohaterki już. Ty spierdalaj stąd. Kurwa, PDP raz to. Dobrze. Dobra. To jeszcze nie ma takiego zagrożenia. Dobra, ale tak już. No, zrobimy to z drugą stronę teraz. Nie, ja bym to tamtego zamku jednak dał to wszystko. Wszystko zabrał i do drugiego zamku. Szczerze, to czemu ty idziesz tą stroną? To będzie dalej. Głupi komputer, no. Gałgan największy. Chyba, że to jest zablokowane. Przez to. Dobra, to sklepisz na miękko. Palnia złota. 16 smoków. Kurwa, to będzie problem. I wleci na mordę. Dobra, wystaw mu się. Bo i tak tu doleci. Trudno. U, tutaj zaboli. Mana, magia na nich nie będzie tak działać. I grubasów. Dobrze. Ale dostać jedno uderzenie na mordę niż dwa. Nie. Nie. No te dragonsy były problematyczne. O nie, no karwasz. Nic. Nie no. Może wolę mieć to. Serio, taki żałość. Żałości to nie pamiętam, żeby się zdarzyła. Tu. Teraz jak mnie Rutger załatwi, to będzie problemik. Dobra, Rutger mnie olał, więc dobra. Tutaj nawet nie idę, bo nie chcę mi się tego brać. Tu. Klaus. Dobra, moi drodzy, ale sobie zaraz zakończymy odcinek. Dobra, ten jeden już piździe, to mam szczerze powiedziawszy. Nie tędy, czemu ty tędy? Minotaury zabij, będzie dobrze. My sobie zakończymy w tym miejscu odcinek i będziemy kontynuować następny odcinek. Was pozdrawiam bardzo serdecznie, oczywiście to był Mucek, a to było Heroes of Might and Magic 5 Opór. Mówię wam otwarcie, że w następnym odcinku zakończymy już tą misję. Jestem pewien na 110%, że to skończymy. Nie ma żywiołów dalej, bo nie mam podstawowego widzenia. Dalej, nie wiem dlaczego. Chciało mi się to trafić. 113. Nie wiem, czemu komputer chciał tu tracić cokolwiek.
Dobra, zaraz będzie mnie stać na smoki w sumie. No w sumie jutro już to kupię. A my sobie zakończymy, moi drodzy, w tym miejscu. Tu kup smoki. Dwa kryszteksy. I dragony, dobra. Ty goń już do zamku dalej. Przejmij kopalnię. Mogę nawet nie podnoś, bo to nie ma sensu. Tutaj. No i drodzy, zapraszam was na następny odcinek, a tymczasem zapraszam was oczywiście do lajkowania, do subskrypcji, do komentowania i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.